Fabryka słów zaprasza. Jarosław Grzędowicz. Azyl. Lista zaginionych. Przez lata w ogóle o nich nie myślałem. Rzadko zajmuję się liczeniem czasu rodzicami, datami i archiwizacją przeszłości. Kiedyś, gdy pracowałem jako dziennikarz, pewien redakcyjny kolega spytał mnie, jak archiwizuję swoje artykuły. On, jako człowiek starej daty, w ogóle nie używał komputera. Swoje teksty przynosił pisane na maszynie i dyktował sekretarce, a w efekcie tonął w sercach papierów zawierających jego kilkudziesięcioletni dorobek. Bo on trzymał w domu wszystko, co kiedykolwiek napisał. Odparłem, że w ogóle, co przyjął z najwyższym zdumieniem. Ot miałem teksty na twardym dysku, a jeśli padł, to przepadły i one. Nie miałem jakiegoś wielkiego nabożeństwa do swojego dziennikarstwa. To jest twórczość ulotna. W zeszłym wieku któryś z wielkich pismaków powiedział, że kwintesencją zawodu jest to, że pisze się artykuł, zdobywając informacje w pocie i znoju, a wieczorem po opublikowaniu efekty twojej charówki to już bezwartościowe śmieci, które wiatr rozwiewa po ulicach. Z książkami jest lepiej, bo książka to coś solidnego i namacalnego, coś, co stoi na półce. Ale kiedyś nie pisałem książek. Zaczynałem od opowiadań. Takie były czasy. Na napisanie opowiadania jeszcze mogłem znaleźć czas. Choć też nie zawsze. Z powieścią było gorzej. Trzeba było zarabiać na życie i miotać się od jednej kuchy do następnej. Głównie były to zajęcia związane z pisaniem. Redakcje, tłumaczenia, recenzje wewnętrzne. Ale robiłem też rzeczy dziwne. Raz namalowałem okładkę do książki historycznej. Z takim efektem, że równie dobrze mogłem dać koncert fortepianowy. Pracowałem i łopatą, sprzątałem mieszkania w Grecji, która pod koniec lat 80. wydawała się oazą dobrobytu. Tłukłem ziemię motyką pod maratonem, ciągłem winogrona po całej Afryce. Miałem pisać książki? Kiedy? Zresztą w latach 90. książek Polaków praktycznie nie wydawano. Ale opowiadanie dało się sprzedać.